Jak się macie? Od zawsze byłem zakochany w jednej dziewczynie, ale sytuacja się spierdoliła i nie wiem, co robić, by przestać o niej myśleć. Napikralu jest ona. Przez całe życie bądź zakochany w jednej dziewczynie. Znacie się od przedszkola. Jej rodzice są biedakami i mieszkają razem z czwórką dzieci w domu z jedną sypialnią, więc nie interesują się, u kogo ona nocuje. Przez lata spotykacie się prawie codziennie. Wszyscy nasi kumple żartują, że prędzej czy później weźmiemy ślub. Ona wie, że na nią lecę i ona też czuje do mnie miętę, lecz nie chce się angażować w związek. Kilka razy się całowaliśmy, ale to wszystko. Obawia się, że jeśli zrobimy coś więcej, to pójdziemy na całość, a ona mnie zbyt mocno lubi, by to zrobić. Pogodziłem się z tym, że zostanę prawiczkiem do czasu, aż poślubię tę dziewczynę. Oboje trzymamy się z dwoma wspólnymi znajomymi, nazwijmy ich Eryk i Dawid. Głównie siedzimy w moim domu i gramy w Halo. Czasem palimy trawkę, jeśli Eryk ją przyniesie. Czasem rozmawiamy o imprezkach, ale nigdy na żadną nie dostaliśmy zaproszenia. Eryk zaczyna spotykać się ze swoim starszym kuzynem. Śmiejemy się z niego, że trzyma się z 37-letnim dziadem. Mówi, że kuzyn kupuje mu piwo i pozwala palić trawkę u siebie na chacie. Trzeba było tak od razu, JPG. Zaczynamy spotykać się u tego kuzyna, by chlać i grać w Halo raz w tygodniu, kiedy jego żona i dzieci jadą do jego teściów. Kupuje nam browary, ma żarcie, gry. Nie jest tak źle. Co prawda trochę się rządzi i zachowuje się, jakby był królem parkietu, ale wyjebane. Zaczynasz przyprowadzać na te spotkania swoją niby dziewczynę. Kuzyn rozbiera ją wzrokiem. Ale nic dziwnego, w końcu jest jedyną dziewczyną w męskim gronie. Jednak pomimo faktu, że ona powinna być poza jego zainteresowaniem, on zawsze do niej podbija. Najgorsze jest to, że jej to nie przeszkadza. Pewnego razu pyta się jej, dlaczego na fejsie nie jest napisane, że jestem jej chłopakiem. To uczucie, kiedy ona mu odpowiada: on jest moim najlepszym przyjacielem. Nikim więcej. Wkurw się jeszcze bardziej, kiedy on mówi do mnie: stary, powinieneś wykorzystać taką okazję, ja na twoim miejscu już dawno bym ją zrobił. Na szczęście widzimy się z nim tylko raz na tydzień, a ona cały czas nocuje u mnie, więc nic złego nie może się stać. Ciągle jej mówię o tym, że on jest dupkiem. Ona się ze mną zgadza, lecz ona mi mówi: znasz mnie, nie potrafię być niemiła dla kogokolwiek. Poza tym to nie tak, że chcemy przychodzić. Te spotkania stały się dla nas swego rodzaju rytuałem. W końcu zaczynamy łączyć picie z graniem w Halo i robić różne drinking game'y. Jesteśmy debilami, dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? Kuzyn staruch ciągle wprowadza swoje zasady. Tłumaczy się tym, że on tu jest panem domu i mu wolno. Moja niby dziewczyna nie gra dużo, więc kuzyn czasem wymyśla zasady z jej udziałem. Na przykład, że ma przynieść browary, jeśli zdarzy się multikill i tym podobne. Raz kuzyn wymyśla zasadę, że musi ona usiąść na kolanach tego, kto wygra następną rundę. Pech chciał, że tym kimś jest kuzyn staruch, więc musi usiąść na jego kolanach. Zaczynam mówić: stary, słuchaj, nie sądzę, by chciała. W tym samym czasie ona się śmieje i mówi: oj, chłopcy, chłopcy. Co ma oznaczać, że się zgadza. Czuję się jak ostatnia pizda i rycerz na białym koniu. Zaczerwień się i odpuść temat. Ona spędza następne kilka godzin na jego kolanach. Bądź wkurwiony. Wracamy razem do domu. Pokłóciliśmy się i niemal od razu pogodziliśmy, jak zawsze. Ale takie sytuacje cały czas się powtarzają, głównie siedzi mu na kolanach, czasem oni zachęcają, by zrobiła dla nich taniec brzucha, oczywiście w żartach. Nie jest to nic, o co mogę być wkurwiony publicznie. Pewnego razu data jednej imprezki pokryła się z weselem mojego wujka. Poprosi ją, by tam nie szła. Mówi, że chyba nie pójdzie. Poprosi ją raz jeszcze, tym razem wręcz błagając. Mówi, że postara się z tego wykręcić, ale oni są natarczywi, a ona nie jest zbyt asertywna. Wszystko to jest prawdą, lecz wkurwiony mówię jej, by w końcu dorosła. Znowu wybucha kłótnia. Nie zdążyliśmy się pogodzić przed moim wyjazdem. Mam złe przeczucia, JPG. Bądź zdenerwowany cały weekend. Napisz do niej w drodze powrotnej. Ona odpisuje, bym zadzwonił do niej, kiedy wrócę do domu, tonem pod tytułem: coś się stało. Kurwa maci, JPG. Okazało się, że za dużo wypiła, a oni wymyślili, by się dla nich rozebrała, więc Dawid, Eryk i jego kuzyn widzieli ją kompletnie nagą. Co kurwa, JPG? Znowu kłótnia. To uczucie, kiedy zdałem sobie sprawę, że oni zeznali z jej strony więcej seksualnej przyjemności niż ja przez całe życie. Pomyślałem sobie, że to koniec i muszę znaleźć sobie nowych kumpli. Ona dzwoni do mnie naprawdę późno, a po chwili przychodzi płacząc, przeprasza mnie za wszystko, tłumacząc, że ma duży problem, by powiedzieć komuś nie i że będzie próbowała to naprawić. Wybaczyłem jej i zasnąłem z nią w moich ramionach. Kiedy po tym wszystkim spotkałem się z Erykiem i Dawidem, było naprawdę niezręcznie. Nie pokierowałem rozmowy od razu na odpowiednie tory, lecz w końcu przeprosili mnie, widząc, że jestem wkurwiony. Ona nie przychodzi do kuzyna przez pewien czas. Ostatecznie wszystko zaczyna się od nowa, jak sama powiedziała, by naprawić wszystkie zniszczone przyjaźnie.
Powoli wszystko wraca na swoje miejsce, jednak wiem, że muszę położyć temu kres. Zdaję sobie sprawę, że główną różnicą pomiędzy przesiadywaniami u mnie a u starego dziada jest alkohol. Zacznij podkradać alko rodzicom, kiedy spotykamy się u mnie. Nie wiem, co sobie myśleliśmy wówczas, że pomimo tego nadal chodziliśmy imprezować do tego kuzyna starucha. Moi rodzice dowiadują się o wszystkim, przez to wszystko opuściłem się też w nauce. Nie są zadowoleni z takiej kombinacji. Moja niby dziewczyna nie może przychodzić do mnie spać i generalnie mam szlaban na wychodzenie na cały tydzień. Znowu się z nią pokłóciłem, już nawet nie pamiętam o co. Parę dni później wiadomość od starucha, że ma wolną chatę i mamy wpadać. Nie, JPG. Próba wymknięcia się z domu zakończyła się porażką. Bez przerwy próbuję się do niej dodzwonić, ale jest wciąż na mnie obrażona i nie odbiera. Następnego dnia to samo, na dodatek jest sobota, więc nie mogę zobaczyć się z nią w szkole. Kurwa mać, PNG. Kompletnie się załamałem, poniedziałek. Nareszcie ją kurwa widzę, ale unika mnie cały dzień. Kończy zajęcia przede mną, więc nie daję rady jej złapać po szkole. Piszę do niej pierdyliard razy, by się ze mną spotkała, że skończył mi się szlaban, a jeżeli to koniec, to żeby przynajmniej mi to powiedziała. Spotkaj Eryka i Dawida, jestem zbyt wkurwiony, więc pytam bez ogródek, co się do kurwy nędzy stało. Jest naprawdę niezręcznie, ale w końcu udało mi się wydusić od nich, że znów grali w rozbierany Halo. Eryk ucieka, a Dawid dopowiada, że Eryk i jego kuzyn Staruf obmacywali ją, kiedy zaliczyła zgona. Powiedział, że jest mu przykro i próbował to powstrzymać. Wyżyj się na nim, bo nie masz na kim innym. Ona mi w końcu odpisuje. Zachowujesz się tak, jakbyśmy mieli cokolwiek kończyć. Dostań to w towarzystwie Dawida. Rozpłacz się. Zacznij uciekać. Ten wstyd pamiętam do teraz. Myślałem, że życie nie ma sensu. Tamtej nocy przyszła do mnie. Bez żadnej zapowiedzi. Szlocha pod drzwiami. Nie umiem być na nią zły. Ciągle płaczę, kiedy idziemy do łóżka. W środku nocy ona znikąd mówi, że mnie kocha. Niespodziewany najlepszy moment życia, jak se. Bez zastanowienia odpowiadam, że ja ją też kocham. Nieważne co? Pyta. Odpowiadam, że oczywiście. Cały czas pyta, czy bez względu na wszystko. Zacznij mieć złe przeczucia. Mówi mi, że kiedy moi rodzice nie pozwolili nam się spotykać, nie miała gdzie nocować. Nienawidzi każdej minuty spędzonej w swoim domu i nienawidzi swoich rodziców. Przyznaje się, że opowiedziała całą sytuację kuzynowi staruchowi w piątek wieczorem, kiedy to całe rozbieranie i macanie się wydarzyło. On zaprosił ją na noc, mówiąc, że jego chata jest wolna do poniedziałku. Cały się trzęsę, kiedy mi to opowiada. Całe jej zachowanie nagle nabiera nowego sensu. Nigdy w życiu nie miałem takiego lśnienia. Nie musiałem pytać, ale to zrobiłem. Powiedziała, że poszła z nim na całość. Nie wiem czemu, ale zacząłem wypytywać o szczegóły. Ile razy? Na początku mówiła z miliard razy, że nie wie, ale w końcu przyznała się, że 5 razy. W jakich pozycjach? Na misjonarza i na pieska. Z zabezpieczeniem? Po długiej przerwie mówi, że nie. Przez cały czas oboje płakaliśmy. Rano ciągle jestem w szoku, ale przynajmniej wiem, że po tym wzięła tabletkę dzień po. Kilka dni później nadal jest dziwnie, lecz jestem pozytywnie nastawiony. Ciągle mi mówi, że mnie kocha, a przecież jeszcze parę dni temu nigdy tego nie mówiła. Jesteśmy oficjalnie w związku, nawet zmieniłem status na fejsie. Wszyscy w szkole słyszeli o tym, co się stało, ale mam na to wyjebane. Trzymamy się za ręce, powtarzamy sobie, że co by się nie działo, dopóki mamy siebie, wszystko będzie dobrze. Wszystko to trwało aż do wczoraj. Otrzymałem wiadomość od starucha, żebym wbijał. Padłem ze śmiechu, myśli, że nadal będziemy tam przychodzić. Po szkole wyjdź się spotkać ze swoją prawdziwą, a nie niby, dziewczyną. Zobacz, że rozmawia z Erykiem i Dawidem. Nie ucieszyłem się z widoku Eryka. Dalej byłem na niego wkurwiony. To uczucie. Kiedy ona mówi, że idzie z nimi do kuzyna starucha, nie wiem nawet co powiedzieć. Mówię, że ja nie idę. Kiedy okazuje się, że oni i tak pójdą, ze mną czy beze mnie, postanawiam iść z nimi. Znowu gramy w Halo i pijemy. Jestem zły, ale najgorsze, że nie wiem co robić. Uczucie niezręczności jest nawet gorsze. Czuję się, jakbym był duchem. Próbuję ją przekonać, byście wrócili do domu, ale Eryk i kuzyn zachęcają, by została. Cały czas siedzi mi na kolanach, a ja ją obejmuję. Impreza kończy się oglądaniem Prometeusza. Dawid już zawinął do domu. Popełniłem błąd. Wstałem, by pójść po piwo. Kiedy wróciłem, ona siedziała na kolanach starucha. Spytałem, czy wszystko okej. Odpowiedziała, że jak najbardziej. W połowie zdania zaczęła się całować ze staruchem. Eryk pyta, co ona robi. Ona odpowiada, nie martw się, on wie. Mówię, że wychodzę. Ona zostaje. Od tamtej nocy nigdy jej już nie widziałem.